To co widzisz to marchewkowy miecz, czyli najrzadszy miecz na serwerze ze świetnymi mocami i enchantami. Jednak to jest to zupełnie zwykły złoty miecz, który niszczy się po 10 ciosach. A w tym filmie spróbuję oskamować graczy i sprzedać im zupełnie zwykły miecz, kiedy oni będą myśleli, że jest to najlepszy marchewkowy miecz. Ta historia miała wiele wzlotów i upadków, a także zwrotów akcji, dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. A wszystko zaczęło się od prostego pomysłu. A więc panie i panowie, to jest miecz, którym oszukam cały serwer. Pewnie teraz pytać się jak i dlaczego, ale zaraz wszystko wam wytłumaczę. A więc jak widzicie na Anarchy GG istnieje taki marchewkowy miecz. Jest on jak widzicie mega dużo warty i ogólnie jest on strasznie OP. Jednak ten miecz jest to zupełnie zwykły miecz. Jest on dosłownie nic nie warty, niszczy się po chwili, za to ja w tym filmie zenchantuję go tak jak marchewkowy miecz, nazwę go dokładnie tak samo jak marchewkowy miecz i w skrócie będzie wyglądał praktycznie tak, tylko że nazwa będzie lekko zmieniona. Właśnie w ten sposób postaram się oskamować graczy, sprzedając im niby marchewkowy miecz, a tak naprawdę jest to najzwyklejszy złoty miecz. Ale dobra, zaczniemy wszystko od tepnięcia się w kordy. Jak widzicie, pierwszy krok naszego planu mamy już zrobiony, ponieważ mam ten miecz. Teraz będę musiał nałożyć na niego jakiś enchant. Takowe enchanty możemy wziąć sobie z rynku. Mamy tutaj masa enchantów. Wybiorę jakiś chyba najgorszy, albo po prostu spróbuję sam znaleźć. Mam tutaj po prostu klątwa uwięzania, kupujemy sobie, mamy za 500 dolarków, nawet spoko po prostu spoko enchant. Kolejnym krokiem będzie stworzenie kowadła, żebyśmy mogli nałożyć ten enchant. Także musimy znaleźć żelazo, dlatego wkopmy się do jakiegoś cave'a. Mamy pierwszą rzecz, ale nie są zbyt głęboko, dlatego wejdźmy sobie głębiej. O! I mamy żelazo, dobra. Jakiś gravel nawet tutaj. Tylko na takie kowadło nie będziemy potrzebowali tam 3 czy 4 żelaza, tylko jakieś 50. A to musimy dalej szukać. Wiem, że to może być zlutowane, ale wiele graczy w ogóle nie kopie jakiegoś żelaza czy innych rzeczy, więc może się coś takiego znaleźć. Ktoś tutaj kopał, definitywnie. O! Mamy. I nawet sporo tego jest. Bo na starcie musimy to wszystko przepalić, tutaj pyk, tyle raczej nie wystarczy, ale no, przepalimy tyle ile będziemy mogli. A ja w tym czasie sobie poszukam węgla. Tak naprawdę nie miałem żadnego żelaza i zgubiłem tamten piec, dlatego dalsze kroki mojego planu mogłyby być mocno zagrożone. Jednak po chwili wpadłem na zupełnie nowy plan. Ogólnie zgubiłem tamten piec, ale znalazłem nowe rudy, także to sobie pozbieram i po prostu wszystko zrobię na zewnątrz, żeby tego nie zgubić. Z moim nowym planem byłem pewny siebie, dlatego zebrałem potrzebne rudy, wróciłem się na spawna, tepnąłem się w losowe koordynaty i przyszedłem do dalszej części mojego planu. No i teraz pozostało nam to wszystko przypalić. To zajmie wiek chyba, więc zbierzemy sobie więcej drewna. Okej, teraz wreszcie po tylu minutach możemy skraftować sobie kowadło. I mamy kowadło, jesteśmy coraz bliżej. Teraz tylko musimy dać sobie nasz miecz i zmienić nazwę na marchewkowy miecz. I czy uda się zrobić to? Nie. Okej, zapałem teraz, że nazwę już mam. Ale żeby dać enchant, potrzebuję czegoś innego. Okej, w tym momencie sobie naprawiłem miecz i żeby nałożyć ten enchant na ten miecz, chyba trzeba zrobić coś innego, ale nie wiem, w internecie poszukam. Jak widzicie, tutaj pojawiła się kolejna trudność, ale to tak naprawdę najmniejszy z moich problemów, więc wykonałem szybki research, a po kilku minutach wiedziałem wszystko co i jak. No, wygląda na to, że powinno działać, ale kurczę, no nie działa, nie działa. Ale mam za to inny pomysł. Ponieważ w serwerowym sklepie mogę kupić sobie właśnie taki oto stół do zaklinania. O, mamy jeden. Mogę na dodatek sobie kupić lapis. Nie wiem, dajmy 10 na przykład. Na dodatek możemy kupić sobie bookshelfy. Kupuję sobie 20. I teraz wystarczy, robimy sobie tutaj enchanting. Da, nie wiem czy zrobiłem to dobrze, pewnie nie, ale to nie ma znaczenia, bo dajemy sobie tutaj nasz miecz, dajemy sobie tutaj lapis i mamy zenchantowany marchewkowy miecz. I ja wiem, że to nie wygląda jak
naprawdę marchewkowy miecz, ale uwierzcie, że wiele razy to działało i naprawdę nieogarnięci gracze mogą się na to nabrać. A najlepsze jest to, że będzie to w całkiem dobrej cenie. Dlatego teraz rynek, sell. Dajmy za 19 900 dolarów, myślę, że może się udać. Aha, nie. A. Wystaw. Jeden za 19 900 i pyk, wystawiliśmy. I teraz, gdy mamy to wystawione, pozostało tylko poczekać do jutra i sprawdzić, czy ta strategia oddała. Dobra, więc witam wszystkich, jesteśmy na Anarchii SMP. Nie pytaj, czy mam skilladex, ja po prostu inny film nagrywałem dzisiaj, ale w każdym razie za chwilę wchodzimy już sobie na Anarchię. Jeśli będę mieć więcej pieniędzy na moim koncie, to znaczy, że to się sprzedało, także 3, 2... Jeden i... Nie, nikt tego nie kupił. Jak widzicie, ta strategia nie wyszła, jednak tak naprawdę tego się domyślałem. Dlatego, że często na serwerach w Minecraft przedmioty sprzedają się później niż po jednym dniu, więc po prostu postanowiłem wbić tu jeszcze raz, tylko chwilę później. Dobra, więc panie i panowie, jesteśmy już kolejnego dnia. I za chwilę wejdziemy na Anarchię HD, tylko ogólnie chciałem powiedzieć, że przez te dni w ogóle nie wchodziłem na ten serwer, więc nie wiem, czy to się sprzedało, czy nasz wielki plan oskamowania serwera zdziałał, czy może też nie. Ale dobra, dołączamy. Jeszcze nie widzimy ostatecznych wyników, muszę jeszcze wejść na spawna. Także dobra. 3, 2, 1 i... Halo? Nie ma. Nie udało się. Ale subskrybujcie.